Dzisiejszy webinar. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa, sympatyków firmy Skyward Community, ale także inwestorów, partnerów, którzy działają z firmą już od dłuższego czasu lub też od krótszego, przyłączyli się od niedawno do firmy. Otwarcie powiem, że jesteśmy w niezwykłej, wspaniałej firmie, przed którą się rysują niezwykłe widoki. O tym za chwilę porozmawiamy. Może na początek dosłownie kilka słów o sobie. Może nie będę tutaj rysował jakiejś nie wiadomo historii, aczkolwiek jeśli chodzi o finanse i usługi online, zajmuję się nimi od mniej więcej 20 lat. Inwestorem w Skyward Community jestem od 4 lat, czyli przyłączyłem się do firmy w 2016 roku, tak naprawdę kiedy zaczęło fizycznie wszystko być przenoszone z dokumentów, z papierów w świat realny. Rok temu ukończyliśmy też szkolenie z 7 osób w Polsce. Łącznie z całego świata było nas ponad 100 osób. To było szkolenie 3D Coaching Business, szkolenia dla ambasadorów Skyward Community. Brzmi dumnie. Była to bardzo ciekawa przygoda dla nas wszystkich, ponieważ mieliśmy dużo sesji online, ale też wyjazdów zagranicznych, gdzie szkoliliśmy się z grupą, tak już powiedziałem, ponad 100 osób właśnie w tym zakresie. Tutaj mieliśmy ukończenie szkolenia Dubaj 2019, szkolenie 3D dla ambasadorów, Szarża, może tutaj parę słów. Jest nasza część grupy polskiej i to jest bardzo ciekawe zdjęcie, ponieważ jest ono przy pierwszym słupie dla naszych kolejek, które powstało właśnie na ziemiach arabskich, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tutaj jestem właśnie przy tym słupie. Dzisiaj ta trasa już jest czynna i po niej porusza się kolejka. Tutaj jest nasza grupa polska z dwoma liderami z Belgii i z naszą panią tutaj dyrektor. Tu jestem akurat przy szefie naszym, przy panu Anatolim Junickim. No i tutaj nasza też polska grupa, nasz coach, który nas szkolił przez rok. 7-osobowa grupa z Polski, no i rozdanie dyplomów, certyfikatów. To tak pokrótce. Bardzo ciekawe doświadczenie. Tak naprawdę polecam wszystkim zaangażować się bardzo mocno w temat, ponieważ, tak jak powiedziałem, temat mamy na właściwie, może nie powiem dziesięciolecia, ale na pokolenia. Jeśli nie my, to również nasze dzieci, wnuki. Teraz tak naprawdę co widzimy przed sobą? To jest ciekawe zdjęcie. Długo się nad nim zastanawiałem. Jest to zdjęcie, które przedstawia wizję pewnego człowieka, który rysował zdjęcia o tematyce science fiction. I najciekawsze jest to, że była ekskluzywna w 1914 roku ekskluzywna fabryka z cukierkami, która do każdego pudełka z takimi cukierkami wkładała po kilka obrazków właśnie przedstawiających technologię przyszłości, chociażby dotyczącą transportu. I co warto tutaj zauważyć, to ponad 100 lat temu ten twórca tych zdjęć, tych wizji przedstawiał właśnie transport przyszłości, który zostanie wyniesiony na drugi poziom. To jest bardzo ciekawe, bo tych ilustracji ukazało się bardzo dużo w tamtym czasie. Ukazane były w nich zatłoczone ulice, natomiast u góry wyniesiony właśnie ten transport, który przemieszczał się swobodnie, bez żadnych przeszkód, bez żadnych kolizji. I tak właśnie widziano tą przyszłość, jeśli chodzi o transport. To jest rzeczywistość. To są prawdziwe zdjęcia, które widzimy. Może w Polsce nie mamy jeszcze takiego problemu z zatłoczeniem ulic, aczkolwiek jak ktoś mieszka w Krakowie, czy w Warszawie, czy w dużych miastach, szczególnie w godzinach szczytu, to wie, jak trudno przedostać się z jednego końca miasta na drugi. Natomiast te autostrady to, tak jak powiedziałem, to nie jest fikcja. Są państwa, gdzie mamy po 10, po 5, po 10 lub więcej pasów w jedną stronę. One są naprawdę zatłoczone. Kraje chociażby azjatyckie, czy też nawet w Emiratach Arabskich, jeśli ktoś był, to wie, jaki jest tam przepływ ludzi, jeśli chodzi o ruch, nawet na samych autostradach, po kilka
po 5, po 10 tak naprawdę też pasów. Osobiście byłem, więc wiem, co tam się dzieje. Są kraje, jeśli chodzi o Chiny, jeśli chodzi o Indie, te kraje tak naprawdę potrzebują na już, na wczoraj rozwiązania, o którym dzisiaj będziemy mówić. Tutaj nieco dalej pokazano też problem rozładunku towarów. W wielu portach tak naprawdę towary czekają na rozładunek tygodniami, a nawet miesiącami. Oczywiście ma to związek również na gospodarkę, ponieważ tak długie przechowywanie czy trzymanie różnych towarów wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Więc tak naprawdę rozróżniamy dwa problemy, którymi dzisiejszy świat się boryka. Między innymi przeciążenie tras transportowych, czyli zatłoczenie, a także brak zabezpieczeń, czy tam może inaczej mówiąc, brak bezpieczeństwa. Wielu wypadków, kolizji, tak naprawdę co roku giną miliony ludzi w wyniku różnych właśnie wypadków w ruchu drogowym. Ta ilustracja to też nieprzesadzona ilustracja w wielu krajach, ponieważ w wielu krajach zrywane są mosty poprzez wezbraną wodę, jeśli chodzi o roztopy, jeśli chodzi o deszcze powodziowe. Również duże ilości śniegu w różnych krajach utrudniają poruszanie się po trasach. Natomiast ta ilustracja po prawej stronie dotycząca pustyń, wiem, że bardzo dużo krajów, no zobaczmy, całe Emiraty Arabskie, chociaż bardzo bogaty kraj, to wiemy, że jest to ogromny problem, jeśli chodzi o przemieszczanie się ogromnych ton ilości ziemi, piachu przez autostrady, przez jezdnie, które utrudniają normalne, swobodne poruszanie się nawet dobrym autem. Australia, czy też wiele innych krajów, które mają bardzo duże obszary pustynne, jest to bardzo duży dzisiaj problem i tak naprawdę wymagający jak najszybszych rozwiązań. To, co tutaj widzimy, to problem, który tak naprawdę sam człowiek sobie stworzył. Zanieczyszczenie środowiska, smog. Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, nikt nie myślał o tym, żeby w prognozie pogody, po normalnej prognozie, nadawano informacje o smogu w poszczególnych regionach Polski, jakie jest faktycznie zatrucie, jakie jest natężenie właśnie tego smogu. Dzisiaj to jest standard. Mamy zanieczyszczone wody, mamy zanieczyszczone środowisko, jeśli chodzi o zwierzęta, jeśli chodzi o roślinność. I to też tak naprawdę wymaga od człowieka coraz poważniejszego podejścia do tematu, no bo tworzy nam się tak naprawdę bomba ekologiczna. Kolejny problem, który dzisiaj jest, no to tony unoszącego się właśnie pyłu, dymu do atmosfery w wyniku spalania węgla i innych chociażby paliw, tak naprawdę naturalnych, które są w przyrodzie i które są eksploatowane na dzień dzisiejszy w bardzo dużych ilościach. Więc ta ilustracja tak naprawdę też przedstawia problem, którym my jako ludzie musimy faktycznie jak najszybciej się zająć. Więc tym trzecim problemem, który wymaga dzisiejszych zmian w dobie obecnej, w XXI wieku żyjemy, więc tak naprawdę jest ostatni gwizdek, jeśli chodzi o tutaj niejako wspomożenie środowiska, jeśli chodzi o zanieczyszczenie. To jest ciekawa też ilustracja, którą pewnie już widzieliśmy w podobnych webinarach, bo tak naprawdę cieszymy się, że powstają nowe auta. Mówimy o hybrydach, o właśnie tych autach na zasilanie elektryczne. Natomiast czy rozwiąże to problem naturalnego środowiska? Tak naprawdę podłączając się do gniazdka, do wtyczką, do takiego agregatu, podłączamy się tak naprawdę do elektrowni. A jak wiemy, elektrownia najczęściej jest, energia produkowana jest poprzez właśnie węgiel, gaz, ropę naftową, atom. To są główne paliwa, które są dzisiaj wykorzystywane do stworzenia energii. Więc ten problem jest ogromny. No i tak naprawdę jeszcze zużycie energii podczas
przemieszczania się właśnie tak dzisiejszych hałd też jest ogromny, bo nie mówimy teraz o zwykłych hałdach, ale też mówimy o potężnych hałdach ciężarowych, które podążają często całymi kolejkami na autostradach. Mówimy o kolei dzisiejszej, o miejskiej, chociażby jeśli chodzi o tramwaje. Jest to potężne naprawdę zużycie energii. Tutaj są przedstawione tak naprawdę dwie ilustracje zamieściłem, które przedstawiają, można powiedzieć w pewnym sensie, że nowoczesny transport, bo tam wcześniejsza ilustracja, to jest próba jak gdyby stworzenia coś w rodzaju tramwaju do góry nogami, która porusza się w Niemczech. Natomiast tutaj nieco nowocześniejszy, widzimy nowszy jak gdyby transport zrobiony w Chinach. Tramwaj z kołami na dachu różni się tak naprawdę tym, że może mniej miejsca zajmuje na ziemi. Natomiast jeśli chodzi o zużycie energii, czy jeszcze inne różnice, jeśli chodzi o ilość materiałów potrzebnych do stworzenia takiego transportu, jeśli chodzi o metal, żelazo, te wszystkie materiały, jest ogromny. No i infrastruktura też dość mocno jest naruszona przy tego typu rodzaju transportu. Natomiast tutaj widzimy całkowicie inny transport, na dobrze znanych, szczególnie osobom, które od jakiegoś czasu współpracują z firmą Skyward Community. Wielu wiem, że osobiście miało możliwość przejechania już się naszym transportem na różnego rodzaju ekofestach na Białorusi. I co ciekawe, ten transport różni się bardzo mocno od tego, który dzisiaj jest ogólnie dostępny. O tym za chwilę jeszcze powiemy, ale wyróżnia go naprawdę bardzo wiele cech i o tym za chwilę też powiemy. Tutaj na tej ilustracji mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ zgodnie ze standardami, schematem produkcji podczas wyrównywania jak gdyby nawierzchni, konieczne jest tak naprawdę przemieszczanie ogromnych mas gleby, zmiana fauny i flory. Zobaczmy, tutaj mamy pewien pojazd, pod którym tak naprawdę trzeba często ułożyć, niejako nawet przygotować 2 metry pewnego nasypu, czasami betonu, utwardzenia, żeby mogły powstać normalne szyny, normalna trasa. Już nie mówiąc o środowisku naturalnym. Ta ilustracja to myślę, że jak ktoś nieraz przemieszcza się przez Polskę od północy na południe i natrafia akurat na trasę, która jest zbudowana. Szczególnie chociaż na przykład ja często, ze względu na to, że przemieszczam się od czasu do czasu do miasta rodzinnego, do Konina, objeżdżam różnymi bokami, próbuję to robić. Ta trasa, odcinek Częstochowy do Łodzi, gdzie jest ryta niesamowicie, nawały ton, naprawdę wielkie ilości ton ziemi przeryte, przekopane, wiele drzew zniszczonych. Tak wygląda dzisiaj budowanie tras. I to jest też problem dzisiejszego transportu, żeby można było 100 km zbudować trasy, bo tak mniej więcej ten odcinek pewnie wygląda akurat między Częstochową a Łodzią, no to zniszczenia są po prostu nieodwracalne. Ta ilustracja, którą teraz widzimy, zaraz pokażę Państwu tak naprawdę, co my robimy. Ta ilustracja pokazuje tak naprawdę standardowy most, standardowy przejazd. Oczywiście jest on podniesiony do góry i to jak gdyby jedynie łączy nasz transport, bo aby uniknąć ciężkich robót ziemnych, po prostu podnoszony jest do góry ten transport. I teraz zobaczcie kilka ilustracji, które bardzo szybko przelecę. Natomiast ten transport różni się od naszego tym. Zobaczmy. I właściwie to jest nasz transport. Zostały usunięte tak naprawdę zbędne elementy, tony metalu, betonu, wszystkich innych rzeczy, które niszczą infrastrukturę, bo te wszystkie wielkie belki, te wszystkie wielkie słupy, które są ustawiane często pod mostami, właśnie to czynią. Niszczą i naturalne środowisko wodne i naziemne. Natomiast nasz transport ten problem całkowicie rozwiązuje. Tutaj widzimy, tak naprawdę umieszczamy niejako
naszą linę, czyli tą strunę, wewnątrz powłoki, no i otrzymujemy szynę o unikalnej konstrukcji. A jakiej konstrukcji? Tutaj właśnie na tej ilustracji możemy zobaczyć. To jest unikalna naprawdę konstrukcja, składająca się właśnie ze strun, które tworzą niewyobrażalnie silną szynę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi właśnie o trwałość na lata. Jest główka szyny, korpus, wypełniacz, no i tam jeszcze kilka elementów składa się właśnie na naszą szynę. I co ciekawe, tak naprawdę można ją tylko w różny sposób modyfikować. W jaki sposób? Tutaj tak naprawdę na tej ilustracji widzimy, bazując tak naprawdę na konstrukcji, którą przed chwileczką zobaczyliśmy, można zaprojektować trzy typy nawierzchni torowych. I tak naprawdę każda z nich ma swoje zastosowanie i zalety. Widzimy, że są tak naprawdę trzy możliwości. Tutaj na tej konstrukcji tak naprawdę mogą pojazdy się poruszać i pod zawieszeniem, i na górze. Wykorzystana jest tak naprawdę trasa z obu stron, więc tutaj też jest ta efektywność i oszczędność bardzo, bardzo duża. Tutaj na tej ilustracji możemy zobaczyć rzeczywiste wymiary półsztywnej i elastycznej szyny. To jest ta właśnie elastyczna i półsztywna. Elastyczna to jest ta, która była przedstawiona na wcześniejszym zdjęciu, gdzie z lekkim uchyleniem właśnie porusza się pojazd. Natomiast tutaj mamy realne zdjęcie, prawdziwe zdjęcie z ekotechnoparku. To nie jest jakiś fotomontaż, ale te osoby, które tu są obecne i były na ekofestach, to wiedzą, że zajęcie miejsca w środku takiego pojazdu, tego czy innych, które są dostępne również w ekotechnoparku, robi niewyobrażalne wrażenie i niezapomniane odczucia. Charakterystyczną cechą strunowych nawierzchni torowych jest brak spoin. To jest coś wyjątkowego. No w szynach oczywiście. To znaczy, że nie usłyszymy charakterystycznego na przykład stukania stalowych kół. Najważniejszym też zadaniem transportu drugiego poziomu jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów. Brak kierowców i automatyczny system sterowania eliminuje tak naprawdę czynnik ludzki. Natomiast właśnie nie ma tego stukania. Po prostu płynie jak po linie, jak po masełkach, jak to się mówi, taki pojazd. Tutaj mamy bardzo ważną rzecz, bo mamy na tym zdjęciu konstrukcja ma tak naprawdę specjalny system przeciw wykolejeniu. Tutaj mamy nasz tor, natomiast każdy pojazd zawiera właśnie pewien system zaprojektowany, opatentowany, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o miało dojść do próby wykolejenia. To jest po prostu testowane również w ekotechnoparku, zarówno na Białorusi, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tu jeszcze raz widzimy nasz pojazd, ale nie bez powodu go pokazuję, ponieważ na tej jednym torze, jednym szynie pokazany jest jeden pojazd. Natomiast efektywność naszego pojazdu, gdyby przepustowość, można zmienić w pewien sposób. Można zmniejszyć również w ten sposób obciążenie konstrukcji toru, a także właśnie zwiększyć przepustowość. Co możemy zrobić w ten sposób? Co możemy zrobić? O właśnie, coś takiego. Na tej ilustracji duży pociąg niejako podzielimy na oddzielne, samobieżne wagony. One mogą kursować nie raz na godzinę, ale tak naprawdę nawet co kilka sekund. No i dzięki nowoczesnemu rozwojowi technologii komputerowej i pełnej automatyzacji proces ten można dzisiaj rozwiązać bez żadnego problemu. Nie jest to szczególnie trudne dla inżynierów. Wiemy, że również takie próby tutaj, jeśli chodzi o kilka kolejek, były już takie testy robione również w ekotechnoparku na Białorusi. Tutaj jest jedno z silników kół zaprojektowanych specjalnie dla pojazdów strunowych. Zaletami takich kół są nie tylko prostota
kompaktowość i moc, ale także mniejsze zużycie energii. Oczywiście to jest specjalny projekt, opatentowany, zrobiony tylko i wyłącznie na potrzeby naszej spółki, naszej firmy. Tu mamy bardzo ważną też rzecz, ponieważ pokazane jest to, co osiągnęliśmy dzięki odpowiedniemu kształtowi pojazdu, czyli aerodynamiczny współczynnik oporu wynosi tylko 0,065 w stosunku do standardowego jakiegoś pojazdu, który porusza się po jezdni na ziemi, to jest 0,4. Czyli widzimy bardzo dużą różnicę, a jeśli jest dużo mniejszy opór, no to tak naprawdę wiemy, z czym to się tak naprawdę je. Za chwilę zobaczymy na kolejnej jeszcze ilustracji, z czym to się tak naprawdę wiąże, a na tym tak naprawdę nam zależy jako inwestorom, ale także przede wszystkim konstruktorowi całej tej technologii. Tutaj na tym zdjęciu widzimy rzeczywisty pojazd. To nie jest jakaś fikcja, ale właśnie rzeczywisty pojazd. Niektórzy już tutaj zapewne na tym dzisiejszym pokoju siedzieli sobie wygodnie w tym pojeździe. Jest to pojazd, który rozwija szybkość nawet do 500 na godzinę. Takie testy oczywiście tej szybkości będą robione w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ w samej Białorusi koło Mińska jest zbyt krótki tor. Natomiast on jeździ po tym torze, natomiast pełna demonstracja szybkości będzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tutaj właśnie to jest to, o czym przed chwileczką mówiłem, ten współczynnik oporu. Dzięki czemu, co osiągamy dzięki niemu? Zobaczmy, tu mamy taki pojazd, jeden z pojazdów, 14-osobowy, na 100 km, przy szybkości 100 km na godzinę, zużycie paliwa przeliczającego na paliwo ciekłe jest tylko 0,12 litra. Natomiast ten wyjątkowy pojazd, który porusza się z szybkością 500 na godzinę, na 100 km pali zaledwie 0,93 litra. Pomyślmy sobie, ile paliwa my spalamy, jadąc 100, 150, jak mam taki dobry auto, to 200 na godzinę, ile spalanie wzrasta. Tu mówimy o pojeździe, które zabiera 6, może być większy w zależności od zamówienia. W momencie ktoś tutaj się do mnie próbuje dobić. Natomiast tak, mamy 6 osób, 500 na godzinę, na 100 km niecały litr. To jest coś szczególnego, coś wyjątkowego. Tutaj podsumowanie tak naprawdę. Problemy, które dzisiejszy transport niesie ze sobą, to jest obciążenie tras, czyli zatłoczenie ich, brak bezpieczeństwa, bardzo duża kolizyjność, wypadkowość. Dzisiaj znów słyszałem o kolejnym karambolu w Polsce, dużym, w którym zginęły również, w którym zginęli ludzie. Zanieczyszczenie środowiska, wysokie zużycie energii. To jest transport, który tak naprawdę potrzeba jest jak najszybciej zamiany go na transport, który wyeliminuje te dzisiejsze problemy. Tu jeszcze krótkie takie podsumowanie, czym się wyróżnia Skyward Community, jeśli chodzi o naszą technologię, od tej, która standardowo dzisiaj istnieje. Czyli mamy nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, zużycie energii, przepustowość, zanieczyszczenie środowiska, wskaźnik wypadków przy transporcie. No i tutaj na zielono na tym obrazku pokazany jest nasz transport. I oczywiście tutaj nie jest to w żaden sposób ani jakieś wybujanie, jakieś chwalenie się, ale po prostu te wszystkie testy, które są robione w tej chwili na ekotechnoparku, czy na Białorusi, czy właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, certyfikacja, ona ma dowieść właśnie, że te wszystkie parametry właśnie spełniają te proporcje, które tutaj pokazane są chociażby na ilustracji. Może bez jakichś konkretnych szczegółów, ale proszę mi wierzyć, że również są na naszej stronie, w naszych biurach, dokumenty, które dokładnie omawiają szczegóły takiego transportu, współczynniki, oszczędności przy różnych właśnie tutaj założeniach. Jest to bardzo, bardzo dokładnie opisane. Jeśli tylko poszperamy w naszym biurze, w zakładce dokumenty, szczególnie o firmie,
Tam znajdziemy naprawdę wyjątkowe dokumenty, którymi powinni być zainteresowani bardzo duzi, grubi, jak to się mówi nieraz, inwestorzy, którzy chcą włożyć duże pieniądze i chcą wiedzieć tak naprawdę, w jaką firmę te pieniądze wkładają. Więc te dokumenty, które mamy w biurach, one są naprawdę wystarczające, żeby podjąć właściwą decyzję. Tutaj na tej ilustracji oczywiście widzimy też nasz transport, prawdziwy, na żywo. Jest to transport drugiego poziomu, lekki, szybki, oszczędny i przyjazny dla środowiska. Jest to prawdziwe zdjęcie w ekotechnoparku, gdzie tak naprawdę również ten ekotechnopark nazywamy takim poligonem doświadczalnym, ponieważ firma pierwszy raz w życiu na tym parku, tworząc trasy, tory różnego rodzaju, testowała wszystkie parametry tego transportu. Wcześniej to wszystko było w patentach, w dokumentach, natomiast na żywo po prostu to wszystko jest testowane, certyfikowane i gotowe tak naprawdę do masowej produkcji tak naprawdę na całym świecie. Tutaj mamy naszego inżyniera, naszego wynalazcę, Anatolij Junicki. To jest człowiek, który tak naprawdę całe życie poświęcił tej technologii, temu transportowi, aby dać coś światu, aby tak naprawdę zmienić świat na lepsze. Bo tak naprawdę tutaj wizja transportu drugiego poziomu to nie tylko właśnie ten transport, ale jak ktoś wniknie nieco więcej, nieco bardziej w temat, to wie, że w zanadrzu patenty i technologia, którą posiada firma, sięga o wiele dalej. Podsumowując, na tej ilustracji mamy m.in. pojazdy, które są ocertyfikowane, które są już stworzone, które już jeżdżą. Wielu inwestorów miało okazję w nich się przejechać. To jest ten transport miejski i szybkościowy. Natomiast tutaj widzimy transport towarowy. I również zarówno miejskiego, jak i towarowego i tego szybkościowego, który będzie rozpędzał się do 500 na godzinę, ta pełna demonstracja tych szybkości będzie odbywać się właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tej chwili właśnie te tory są budowane. Tu mamy pewien już fotomontaż, który pokazuje, jak naprawdę nasza technologia w wspaniały sposób, można powiedzieć, wtopi się w środowisko naturalne. Właściwie zarówno jeśli chodzi o lasy, o pola, o porty, o jakieś tereny zabudowane. Właściwie plusem jest technologii Skyward Community to, że nie ingeruje w infrastrukturę środowiska naturalnego, miejskiego, nie zajmuje dużo miejsca, więc można ją wkomponować właściwie w każdym miejscu, gdzie standardowy transport właściwie nie miałby miejsca bytu, albo wymagałoby to od inwestorów bardzo dużych nakładów pieniężnych, jeśli chodzi o plany, przeniesienie być może nawet pewnych inwestycji w inne miejsce, które gdzieś tam na trasie się znajdują. Tutaj mamy pokazane kolejną ilustrację, która też tak fajnie pokazuje, jak mniej więcej może wyglądać niedaleka przyszłość. Wiemy, że są kraje, które są już gotowe na to, żeby wystartować, budować szybko tego typu trasy, ponieważ one są im bardzo, bardzo potrzebne. Tu jest bardzo ciekawa ilustracja. Na chwilę się na niej zatrzymamy. 2018 rok, Berlin, InnoTrans. Osobiście miałem okazję być dwa razy. W 2016, kiedy pierwszy raz firma wystawiała się w Berlinie z prawdziwymi prototypami pojazdów. To było szczególne tutaj wydarzenie. Też byliśmy z grupką Polaków właśnie w Berlinie wtedy. No i 2018 rok, czyli dwa lata temu, też byliśmy również na konferencji, która była po tym wydarzeniu. Ale co na niej tutaj, na tej ilustracji widać? To zdjęcie, to tak naprawdę coś szczególnego. Dlatego, że są pracownicy i jest wystawa szwajcarskiego stoiska kolei linowej. No i co ciekawe, że wszyscy zwiedzający patrzą w kierunku Skyward Community. Oczywiście nie można ominąć pojazdu posiadającego tak naprawdę niezwykle futurystyczny kształt. Jak widzimy tutaj, zobaczmy, ile jest ludzi, co się dzieje z tymi ludźmi. No i tutaj zatłoczenie
po prostu na naszym stoisku, ponieważ stał ten pojazd. Można było wejść do środka, zobaczyć, przymierzyć się, więc dla wielu też z nas tutaj to było niezwykłe wydarzenie, ale niesamowitą uwagę zwracał po prostu ten pojazd. Ludzi tak naprawdę, którzy zęby zjedli na środkach transportu, żyją w tym od wielu lat. Natomiast no, pełną dumą, można powiedzieć, człowiek się cieszył, że akurat jest w takiej firmie, gdzie pojazd zwracał taką szczególną uwagę na siebie. Jest to bardzo wielkie wydarzenie. Te targi w Berlinie, one bardzo szerokim echem odbijają się. Tutaj szczególnie firma na takich targach, między innymi jak w Berlinie chociażby, bardzo dużo kontraktów, wstępnych umów podpisuje. Także to też dla nas, jako inwestorów, jako z osób, które wkładają swoje pieniądze w ten biznes, ma bardzo duże znaczenie. Tutaj na tej ilustracji widzimy naszego prezesa, właściciela spółki, Anatolij Junicki. Natomiast co jest warte tutaj uwagi? Przed wejściem, jak wiemy, na rynek światowy, każdy pojazd szczególnie związany z transportem osób musi przejść wiele testów. Dokumenty potwierdzające, że testy transportu strunowego zakończyły się pomyślnie, można łatwo tak naprawdę znaleźć na naszych stronach. I te testy, te certyfikacje, o których często się mówi, patenty tak naprawdę w krajach całego świata, one są dostępne na naszej stronie. Więc może każdy mieć wgląd. Jeśli ktoś miałby problem z ich znalezieniem, to proszę zwrócić się do osób, które tutaj Państwa zaprosiły na dzisiejszą konferencję. Pokażą, gdzie te materiały można znaleźć w Waszych osobistych biurach, które naprawdę mogą przydać się w rozmowach z ludźmi. Tu mamy dalsze nagrody. Kolejne zdjęcia. Technologia transportu strunowego otrzymała aż 83 patenty w 18 krajach od USA po Chiny. Mamy tak naprawdę bardzo wiele certyfikatów, patentów, nagród. Można było tak naprawdę by tutaj je wymieniać wszystkie bardzo długo, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Jak ktoś był w biurze, chociażby w biurach firmy na Białorusi, koło Mińska, w Ekotechnoparku, to między innymi mógł zobaczyć różne certyfikaty, umowy na ścianach, w biurze, w różnych gablotach. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, a to jest tylko niewielka część, która jest dostępna dla wzroku ludzkiego. To, co warte jest uwagi, to, co też ostatnio również kolega powiedział, to nagroda. Z tego, co pamiętam, to firma dwa razy taką nagrodę otrzymała. Oczywiście dokładnie nasz prezes, właściciel firmy, Anatolij Junicki, tak zwany Złoty Rydwan w Gdańsku. Ta nagroda była wręczona przedstawicielom spółki firmy za tak naprawdę innowacje, jeśli chodzi o dziedzinę transportu. Jest to wielka duma. Na ten temat również możemy poczytać w naszych biurach, ale również możemy znaleźć w newsach informacje szczegółowo opisujące wręczenie tej nagrody. Tym bardziej, że jest to nagroda, która była wręczona w Polsce, więc to też nas może tutaj dotyczyć, może też pomóc w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, partnerami, którzy chcieliby się zainteresować tą technologią. Tutaj mamy kolejne ważne sprawy. Wiadomo, że niewątpliwie jedna osoba nie byłaby w stanie wykonać tak potężnej, tytanicznej pracy. Dlatego w tym celu powstała spółka Junicki String Technology i ta spółka, która jest w Mińsku, zatrudnia tak naprawdę już dzisiaj ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów, głównie inżynierów, którzy specjalizują się właśnie w tej technologii transportu strunowego. Składa się tak naprawdę z wielu oddziałów biur projektowych, posiada nieruchomości biurowe i przemysłowe o łącznej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych, aczkolwiek jak wiemy, firma cały czas się rozwija i kupuje kolejne budynki, w których mogą się pomieścić jeszcze większe ilości pracowników. Tutaj mamy jakąś taką malutką próbkę właśnie zakładów i to, co jest składane właśnie w tych zakładach, czyli nasza kolej, nasz transport. Tutaj na tym zdjęciu 2016 rok. To jest ciekawe właśnie, bo 2016 rok to był ten rok, w którym podjąłem współpracę z firmą. W
wtedy tak naprawdę moja inwestycja i Was, drodzy Państwo, wszystkich wyglądała tak, jak na tutaj pokazano na tym polu, czyli była gotowa działka po to, żeby to, co jest na papierze, to, co jest na dokumentach od wielu, wielu lat, przenieść w realny świat. I tak naprawdę niektórzy z nas pamiętają ten czas, kiedy były karczowane lasy, różne zarośla, osuszany teren. Trzeba było wykonać naprawdę wiele potężnej pracy. I co się tak naprawdę wydarzyło w ciągu 3 lat na tej samej działce? Mamy to. Tu są po części oczywiście nasze pieniądze, bo tak naprawdę część ich nie widać, ponieważ mówimy tutaj o certyfikatach, patentach i wielu innych rzeczy, które zapewnią tak naprawdę nam bezpieczeństwo, jeśli chodzi o technologię, na dziesiątki, być może nasze całe życie, tak jak już wcześniej wspomniałem, życie naszych wnuków, dzieci. Właśnie to, co w tej chwili jest stworzone tutaj i również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ma zapewnić nam bezpieczeństwo finansowe. 3 lata tak naprawdę było potrzeba, aby stworzyć technologię, która została certyfikowana, opatentowana, gotowa do tworzenia jej tak naprawdę w świecie jako trasy normalne, trasy komercyjne. Tutaj mamy jedno z wydarzeń w Ekotechnoparku. Wiemy, że każdego roku odbywa się tak zwany EcoFest. Tysiące inwestorów z całego świata gromadzą się na terenie właśnie tego parku, aby zobaczyć, jakie nowe osiągnięcia firma osiągnęła w tej dziedzinie, jakie nowe trasy powstały, jakie nowe pojazdy powstały. I tutaj obecni na tym pokoju wiemy, że też są takie osoby, które osobiście i raz, i dwa razy, i być może więcej, były na takim ekofeście i miały okazję przyjechać się naszym niezwykłym transportem. Tutaj mamy nieco dalszą, właśnie pokazaną taką prezentację prawdziwych pojazdów, które mają miejsce. Co ciekawe, kiedyś były takie pakiety. Ja osobiście też miałem możliwość kupienia z jednego z pakietu. O właśnie, Janusz Tomczak napisał, że 3 razy. Więc tutaj jestem dumny z tego partnera, bo robi wielką, wspaniałą pracę na rzecz firmy. Był 3 razy również z synem i być może kiedyś w kuluarach, w rozmowach prywatnych będzie mógł powiedzieć, jakie wrażenie to na nim zrobiło. Natomiast zwracając uwagę tutaj z tyłu, widzimy oczywiście, że firma bardzo fajnie zagospodarowuje teren. Są posadzone drzewa, między innymi drzewa owocowe. I co najciekawsze, mam tą swoją jabłonkę, która owocuje, która ma tabliczkę Mariusz Duczmański. I to też jest takie bardzo miłe, że możemy o tym mówić, że gdzieś tam mieliśmy swój wkład, cząstkę i dzięki temu gdzieś tam jakiś ślad został. Czy też był moment taki, gdzie inwestując w pewne pakiety, stworzono muzeum i na suficie tego muzeum są imiona, nazwiska inwestorów, którzy włożyli określone sumy i też osobiście wiemy, że tutaj wielu z nas obecnych w tym muzeum jest jak gdyby udokumentowanych, uwieńczonych, że brał udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu przez pewien tam odcinek czasu tworzenia pewnej odcinka naszej technologii. Natomiast tutaj na tym 70. slajdzie widzimy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak naprawdę we wrześniu 2018 roku rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji Skyward Community. I to jest niezwykłe, ponieważ my osobiście tam byliśmy na tej działce, bo tutaj jest stworzony projekt, który docelowo będzie tak wyglądał. Natomiast 2019 rok, widzimy jedną z tras, to już jest taki pojazd do warunków tropikalnych. Tego samego roku my byliśmy na wiosnę, natomiast nieco kilka miesięcy później już była pełna trasa, była pełna demonstracja, gdzie przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogli je oglądać na własne oczy. A my, pamiętacie, na początku pokazałem
jeden z tych słupów, jak staliśmy przy jednym z pierwszych słupów, które były wkopywane wtedy właśnie w te grunty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dzisiaj już jeżdżą pierwsze pojazdy i są kolejne trasy budowane do pełnej demonstracji właśnie transportu zarówno tego towarowego, miejskiego, jak i szybkościowego. Wiemy, że pewne szybkości nie mogły być rozwinięte i jak gdyby z dokumentacją zapisane na Białorusi, ponieważ są tam zbyt krótkie odcinki zrobione, więc ta pełna demonstracja będzie się właśnie odbywać tutaj. No i oczywiście przy niektórych pojazdach już się odbywa. Tutaj na tej ilustracji mamy to, co tak naprawdę będzie udziałem już wkrótce. Myślę, że spokojnie za naszego życia, wielu nas tutaj obecnych, będziemy mogli przejechać się naszym transportem w różnych krajach, zwiedzając nieraz, wyjeżdżając gdzieś na wczasy, na jakąś wycieczkę, na przykład właśnie chociażby w Dubaju, gdzie jest planowana trasa w centrum Dubaju. 15 km, 21 stacji. Myślę, że już wkrótce rozpoczęcie tej budowy się rozpocznie. Zresztą wiemy, że w ostatniej rozmowie z prawnikiem firmy wiemy, że kilka tras i dokumentacji z nimi związanych jest rozpoczętych. Natomiast teraz głównie czekamy na pełną demonstrację szybkości pojazdu miejskiego i gotowa jest tak naprawdę możliwość rozpoczęcia budowy zgodnie z zamówieniami. Tutaj te ilustracje pokazują tak naprawdę pełną demonstrację, która się wpisze niejako w naturalną przyrodę, naturalny krajobraz i wiemy, że tak naprawdę to się wydarzy już w bardzo niedalekim czasie. Więc podsumowując tą dzisiejszą prezentację, mamy wyjątkowy transport, podsumowując, innowacyjny, porusza się nad ziemią, czyli bezkolizyjny, wysoka prędkość, bezpieczny, wydajny, łatwy, łatwo integralny, czyli tak naprawdę jeśli chodzi o infrastrukturę, on się może wtopić w każdą, ponieważ jest on nad ziemią, a słupy, podpory między jednym a drugim, one mogą naprawdę mieć bardzo duże odległości. Więc to jest coś wyjątkowego i przyjazny dla środowiska. Całkowicie przyjazny dla środowiska, więc tego świat dzisiaj tak naprawdę potrzebuje. A co my możemy ze swojej strony, drodzy Państwo, zrobić? Tak naprawdę jesteśmy prawie że przy mecie, do której każdy z nas zmierza od początku współpracy z firmą. Ja podejmując współpracę w 2016, wtedy był na piątym etapie, całe, jak gdyby tworzenie całego transportu, certyfikacja, wykupywanie patentów i tak dalej, i tak dalej. Cały biznesplan został rozpisany i tworzenie tych technologii zostało rozpisane na 15 etapów. 15 etapów, jak wejdziemy na stronę do swoich biur w dokumenty i o firmie dokumenty, to tam znajdziemy dokładnie między innymi szczegółowy biznesplan rozpisania tych 15 etapów. Możemy sobie przejrzeć, on jest bardzo szczegółowo opisany, ze zdjęciami, z wizualizacją, z wieloma innymi rzeczami. Więc to jest rozpisane na 15 etapów. Wchodząc do firmy 2016, był piąty etap. Dzisiaj mamy kontynuację już 14 etapu. Mamy 2020 rok. Jesteśmy przed dzień, tak naprawdę, dokładnie, Cezary, jesteśmy przed dzień, tak naprawdę przed realizacją wielu projektów adresowych, komercyjnych. Ich jest podpisanych bardzo, bardzo dużo. Firma ma przedwstępne zamówienia, tworzy już dokumentację pod konkretne trasy. To wszystko dzieje się zakulisowo, więc wkrótce zobaczymy po pełnej demonstracji w szarży, zobaczymy możliwość jak gdyby tak naprawdę tworzenia pierwszych tras. Myślę, że firma również o tym będzie nas bardzo dobrze informować we wszystkich newsach, które ukazują się na stronie. Tak więc ta ilustracja, ona się niczym więcej nie różni od tej poprzedniej, bo pokazuje, a za chwilę rozpoczniemy 15 etap. Więc 15 etap, kiedy skończymy, firma zapewne będzie zastanawiała się, jaki moment jest najlepszy,
wejścia na rynki zewnętrzne, na giełdę. Więc tak naprawdę tutaj, tak naprawdę zarząd spółki, właściciel spółki ostatecznie będzie decydował, co jest najbardziej korzystne dla nas wszystkich. Natomiast co my możemy zrobić dzisiaj? Możemy tak naprawdę jeszcze zainwestować pewną część pieniędzy w tą technologię, ponieważ w momencie, kiedy wejdzie na giełdę spółka, to nie będzie to już ta cena, którą dzisiaj my możemy kupić udziały, bo jak to się dzieje tak naprawdę, jeśli chodzi o dzisiejsze udziały? Może jeszcze zanim przejdziemy do tego, to króciutko nadmienię to, co tutaj widzimy na tej ilustracji. Ekodom, cała infrastruktura, tutaj też zagospodarowanie całego terenu, tym się będzie również firma zajmowała. Bo na co chcę zwrócić uwagę? Firma nie tworzy tylko transportu, samego transportu, samej rzeczy, ale tworzy trasy, pełną infrastrukturę i zagospodarowanie. Czyli zajmuje się oprócz budownictwa, oprócz tworzeniem technologii transportu drugiego poziomu, również budownictwem zajmuje się, bo będzie tworzyć tak naprawdę ekodomy, będzie tworzyć całe zagospodarowanie, a także trasę. Dzisiaj jak ktoś stworzy nowe auto, no to wiemy, że mamy autostrady, mamy ulice, mamy tak naprawdę trasy, po których to auto może jechać i wyjechać i o to się nie martwimy. Natomiast nasza firma również będzie zajmować się pełną infrastrukturą, po której będzie poruszał się transport drugiego poziomu. I również na tym firma będzie zarabiać. Tu taka jeszcze końcówka, taki powiedzmy przedsmak pewnych wizji, które niektórzy wynalazcy mieli ponad 100 lat temu. I to jest kolejne zdjęcie, które okazuje, jakie były wyobrażenia. Natomiast to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, ona się dzieje na naszych oczach, bo jak już powiedziałem na początku, 3 lata tworzenie ekotechnoparku, certyfikacja głównych podstawowych prototypów pojazdów i mamy technologię, która jest gotowa tak naprawdę zawojować świat. I teraz wracamy tak naprawdę do sedna sprawy, bo tak naprawdę każdy z nas już jakąś część swoich pieniędzy zainwestował. Część być może osób tutaj, drodzy Państwo, jesteście dzisiaj być może pierwszy raz, zastanawiacie się, czy włożyć pewne pieniądze. I o tym teraz krótko powiem. Firma tak naprawdę na dzień dzisiejszy dzieje się to w ten sposób, że my udzielamy konwertowanej pożyczki firmie. W zamian za to firma daje nam udziały zakładowe, udziały spółki. Jesteśmy wpisani do rejestru spółki. I każdy udziałowiec, który spłaci chociaż jeden pakiet, wpisany jest sztywno do rejestru spółki. I ten rejestr spółki, że my na nim jesteśmy, też jest dostępny w naszych biurach. Także tutaj sponsorzy, osoby, jeśli chodzi o liderów, na pewno jeśli jeszcze Państwo nie wiecie, gdzie to znaleźć, to na pewno pomogą Wam pokazać. I teraz tak, dostajemy udziały, jesteśmy wpisani do rejestru spółki, udzieliliśmy firmie pewnej pożyczki, natomiast po wejściu na rynek zewnętrzny, giełda, udziały będą zamienione na akcje, jeden do jednego. I tu nie będzie żadnej konwersji, jakiejś zamiany 10 do 1, czy 20 do 1, nie. Jeden udział, jedna akcja. Jakie mamy możliwości? Firma daje tak naprawdę nam możliwości kupna udziałów za gotówkę i na raty. Najczęściej są to raty rozłożone na 10 rat, dogodne, no i odpowiedniej wielkości. Tu mamy standardowe pakiety, ponieważ mamy pakiety od chociażby $250 aż do $150 000, ale mamy również pakiety od $25, czyli tak naprawdę dostępne na każdą kieszeń. Od $25 każdy z nas może stać się inwestorem firmy, która naprawdę stanie się globalną spółką, globalnym koncernem na arenie światowej, jeśli chodzi o transport drugiego poziomu. Ja jestem osobiście o tym przekonany. I co ciekawe, każdy z nas dzisiaj takie udziały może nabyć, natomiast co my za te udziały będziemy mieć? Krótko powiem, że w umowie zapisane jest
na dzień dzisiejszy, to tak jak na przykład, jeśli troszeczkę ktoś interesuje się kryptowalutą i wie, że często powstają pewne tokeny, kryptowaluta, tak zwana biała księga, i w niej zapisane są pewne parametry, informacje, ale również cena wyjściowa danego tokenu, czyli tokenu, czy tam kryptowaluty. Tak samo jest również z naszymi udziałami. Jest konkretny zapis prawny w umowie, który mówi, określa, że cena nominalna wyjściowa przy wyjściu na rynki zewnętrzne, giełdę, to jest 1 dolar. To jest minimalna cena. 1 dolar. A zatem każdy udział, później każda akcja, która zostanie zamieniona właśnie udział na akcję, to jest minimalna cena 1 dolar. To jest minimalna cena. My nie wiemy tak naprawdę na dzień dzisiejszy i nikt tego nie jest w stanie określić, czy to cena na giełdzie zewnętrznej to będzie 1 dolar, czy to będzie być może 5, 10, ale zapis prawny mówi o 1 dolarze. I tego możemy być pewni, i tego firma będzie się trzymała. Natomiast na pewno firmy będzie zależeć, żeby ta wycena udziałów na parkiecie, kiedy będzie ta decyzja, była jak najwyższa. I tutaj przejdziemy też jeszcze chwilę, dosłownie 2 minuty. Zobaczę, którą mamy godzinę. 19:51, więc troszeczkę już faktycznie tego czasu zająłem. Natomiast tak, podsumowując, mamy szczególną promocję. Firma zrobiła tak naprawdę nam prezent w postaci 2 pakietów, które można kupić za gotówkę lub na raty, na 12 rat. I dała nam dyskonto 1 do 60 i 1 do 100. Co to nam daje? Może to akurat na tej kartce jest mało widoczne, ale w biurze po zalogowaniu się na pierwszej stronie możemy to zobaczyć, powiększyć sobie do odpowiedniej wielkości. I co najważniejsze, ten drugi pakiet, który mówi o 1 do 100, możemy go kupić przy 100 dolarach na 12 miesięcy, czyli łącznie 1200 dolarów taki pakiet. Jest to cena sprzed 2 lat, czyli naprawdę jest to niezwykły ukłon w stronę partnerów, inwestorów spółki Skyward Community ze strony zarządu, ponieważ za 1200 dolarów mamy 120 tysięcy akcji, udziałów, znaczy, przepraszam, udziałów, które staną się akcjami. Natomiast jeśli pamiętamy, cena wyjściowa, jaka ma być, jaka jest zapisana, mówimy o 1 dolarze. Czyli tak naprawdę jeden zainwestowany dzisiaj dolar możemy zamienić na 100 dolarów. Taką mamy gwarancję ze strony firmy. Natomiast czy będzie to wyższa, dużo wyższa cena, tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. Czas pokaże. Natomiast każdy z nas może bardzo dobrze zainwestować dzisiaj te pieniądze. Mamy 1 do 100. 1 dolar włożony da nam 100 dolarów ceny nominalnej. Więc warto poważnie przemyśleć. Mam nadzieję, że noc będzie nieprzespana, albo faktycznie będziemy analizować, co tak naprawdę nam osobiście i naszym rodzinom może dać ta dzisiejsza inwestycja, która tak naprawdę skończy się z końcem tego miesiąca. Czyli z końcem czerwca zostaną standardowe ceny udziału, które mogliśmy zobaczyć nieco wcześniej, czyli tutaj. One są dostępne cały czas, ale one mają dyskonto 1 do 25, 1 do 27, do 30. Taka cena dzisiaj obowiązuje. Natomiast cena, którą firma daje nam do końca miesiąca, to jest 1 do 100. 1 dolar zainwestowany daje nam minimum 100 dolarów przy cenie wyjściowej na rynku. Więc warto się naprawdę nad tym skłonić, poważnie zastanowić, ponieważ ja osobiście uważam, że taka okazja już się nie trafi. Myślę, w tej firmie się już nie trafi. Ceny będą dużo, dużo wyższe. Także zachęcam wszystkich do przemyślenia, do inwestowania w naszą spółkę. Jest to niezwykła, jeszcze raz jak powiem, technologia. Ja osobiście jestem bardzo wdzięczny, że zostałem przez konkretną osobę zaproszony do tej firmy. I myślę, że ci, którzy działają już od kilku lat, też nie mają co do tego wątpliwości. Natomiast jeśli ma ktoś jakiekolwiek wątpliwości, to zachęcam jeszcze raz na koniec do zajrzenia do dokumentów, które mamy na stronie w naszych biurach, zakładka dokumenty, i tam znajdziemy wszystkie informacje, jakie są nam potrzebne, abyśmy w 100% upewnili się, że jesteśmy w wyjątkowej spółce.
Jeszcze raz dziękuję za wytrwałość, że wszyscy wytrwaliście do samego końca ze mną. Dziękuję za uwagę. Myślę, że w kolejnych tygodniach będziemy starać się troszeczkę więcej mówić na temat właśnie chociażby tego, co firma przedstawia, jeśli chodzi o niedaleką przyszłość, bo pewnie dużo będzie działo się w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, również w Szarży, tam gdzie budowane jest to całe centrum innowacji, centrum szkolenia. Duża część prac została tam przeniesiona w tej chwili do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też będzie cykl szkoleń dotyczących między innymi duplikacji. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy z nas chciałby dobrze duplikować, ale przede wszystkim rekomendować firmie, w której jesteśmy, ponieważ bardzo mała wiedza jest na ten temat. Bardzo mało osób w Polsce, ale nie tylko w Polsce, wie na temat firmy, która w tej chwili tworzy się w sposób gdyby realny, namacalny. I do tego Was, drodzy, wszystkich zachęcam i te szkolenia, które będą prowadzone cyklicznie teraz, raz w tygodniu, nawet częściej, co miesiąc, mają nam to tak naprawdę uprzytomnić, przypomnieć, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu. Jeszcze raz Wam dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia następnego razu.